wychodzi to, co sygnuje. Więc jakby mówił, chcę być jak maszyna, nie powielają, to jest wszystko jedno, kto to zrobi, ale tak naprawdę to, co wyszło od niego, to było rzeczywiście przez niego zaakceptowane w najmniejszym szczególe. Tutaj jeszcze pokazuje wydawnictwa, które można... To jest ciężko, nawet o nich biblioteka się jest do wypowiedzenia. Filozofia Wokoła, Adorno z powrotem. Więc książka pełna jego maksym, zdań, wypowiedzi, ale właśnie w tej wypowiedzi trzeba tak podchodzić dystansy, bo nie chcę być jak maszyna, odbijajcie, ale właśnie to, ta wyjątkowość jego sztuki, to rzeczywiście jest bardzo ważne. To jest o tyle paradoksalne jeszcze, że różni artyści się powinni współcześnie robią jednak bardzo powtarzalne prace, które potem wykorzystając ich sito, można bardzo łatwo odwzorować. A u niego to wygląda tak, że on robiąc sito, to wygląda zupełnie klasowy malarz, który najpierw mieszał te różne kolory, żeby osiągnąć ten dany odcień i dopiero tym odcieniem drukował. To się potem nie zauważa, bo to jest taki płaski sitodruk.